Jestem we wnętrzu katedry świętej Marii, głównej świątyni chrześcijańskiej w Konakry, dwumilionowej stolicy Gwinei. Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie bez problemu można filmować. W tym kraju wszystkie obiekty typu publicznego mogą być podciągane pod obiekty wojskowe i natychmiast się przyczepiają, nawet do meczetów. Tutaj mam bardzo fajne miejsce, gdzie mogę pokazać, w jaki sposób się je śniadania, lunche, zwykle z takich misek i myje się w garnkach obok. W jakiej to czystości jest, różnie to bywa. Dwumilionowa stolica prawie 10-milionowego państwa o powierzchni nieco tylko mniejszej od Polski znajduje się na półwyspie, na dużym półwyspie. To jest koniec tego półwyspu. I w sumie port. Port rybacki. Ta restauracyjka ma bardzo oryginalne wnętrze i w tym kraju muzułmańskim, gdzie ponad 80% mieszkańców jest tego wyznania, praktycznie nie można kupić piwa. Tu się go napiłem. W tym małym porcie podpływają pirogi do okolicznych wysepek. Wysepek gwinejskich oczywiście. A tutaj z boku mam bardzo ciekawą sytuację. Człowiek goli drugiego żyletką owiniętą w kawałek papierka. Taki rodzaj. Tutaj prawie wszystko nosi się na głowach. To, że ktoś nosi na przykład jedną butelkę peta 1,5-litrowego czy duży worek, to jest po prostu normalne. Czy na przykład swoją przenośną restauracyjkę z jedzeniem na głowie, tak jak tutaj niektórzy. Czy też ryby, jak ta pani, która ma ryby przygotowane do suszenia. Dość długo się zastanawiałem, co to jest. Te dwa, w zasadzie trzy placki, takie prostokąty rozłożone w tym śmietniku. To po prostu malutkie suszone rybki, które suszą się chyba do postaci zupy. W porcie na palach spotkałem także takie domy. Domy, w których mieszkają ludzie, sprzedają swoje drobne interesiki. Tutaj mam przykład, jak buduje się tego typu łodzie. Tutaj jest szkielet. A tutaj obok już łódź troszkę uzbrojona, której brakuje tylko uszycia zewnętrznego. Można tutaj popatrzeć, jak buduje się w kraju, gdzie nie ma prostych, dużych drzew, gdzie te drzewa są raczej takie powyginane. Jak trzeba wybierać kawałek drzewa, żeby to się nie złamało zwyczajnie. A drzewa są przede wszystkim tak jak te, które tam są dalej. A to już prawdziwy port i latarnia morska, tam z tyłu. Co tutaj sprzedają?
tnie klienta przy pomocy, no jak to nazwać, żyletki i grzebienia. Na tym grzebieniu jest zawinięta żyletka w kawałek papieru. I idzie to bardzo sprawnie. Ludzie mieszkają w takich niskich, parterowych zabudowaniach, krytych byle czym. Ale także jest tutaj kilka takich bloków. Tutaj masz normalną ulicę w mieście, w pobliżu Muzeum Narodowego. Jestem w tej chwili na terenie Muzeum Narodowego Gwinei, Gwinei Konakry. Niestety obowiązuje zakaz fotografowania, a na tym obrazku jest mapa Gwinei. Ma kształt banana, powierzchnię nieco mniejszą od Polski, niecałe 300 tysięcy, ludności około 10 milionów. Jak już mówiłem, stolica Konakry to prawie 20% populacji, czyli nieco ponad 2 miliony. Przy muzeum spotkałem takie prehistoryczne krosno tkackie.